Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy ostatni raz byliśmy w Prudniku, kolegi Pawła Sławka z firmy Gołębie Odrzutowe, byliśmy praktycznie, zobaczmy, na tym samym miejscu, tam troszeczkę ta hala była dalej. Natomiast teraz, wtedy oglądaliśmy to pomieszczenie, kiedy było puste, a teraz widzimy, że te półki, które tam były, zostały tutaj przeniesione, ale tam palicho z półkami. Najważniejsze, że ten towar, który tam był, jest tutaj, ale też mamy dużo nowości. Nie tamten, tylko nowszy, bo świeży. Ja się domyślam, ale mówię, że mamy tak samo dobrze zaopatrzone, także każdy, kto tu przyjdzie, będzie mógł liczyć, że się we wszystko, co tylko potrzebuje tutaj do sportu głębiarskiego, zaopatrzy, ale teraz już popatrzmy jeszcze inną rzecz, jeszcze nie tylko do sportu głębiarskiego, bo widzimy, oferta się firmy Gołębie Odrzutowe rozszerza też jeszcze, chyba nie wiem, jak to nazwać, gołębie czy tam ryby odrzutowe będzie może się nazywać, nic, ale możemy wszystkie akcesoria związane z połowem ryb tutaj też nabyć, różnego rodzaju zanęty, przynęty, haczyki, nie haczyki, wiem, jak to się teraz nazywa, woblery, błystki, no i tym podobne. Ale oprócz tego, tak jak mówię, ten towar, który był, czyli widzimy karmy firmy Godwing, ale też inne towary, Belgica Devert oczywiście, cała oferta Renfrida, widzimy firmy Prima, no po prostu wszystko to, co było Ropa B, ale mamy też tutaj nowe rzeczy. Ja tutaj patrzę, bo znam ten towar, bo tutaj na przykład weźmy, Paweł, od tej strony zacznijmy może, mamy to firmy TJW FET. Z kolegą Jakubem przeprowadzaliśmy wywiad podczas wystawy, on tam nam dokładnie opowiadał, ale widzę, Paweł był szybszy, bo już się zaopatrzył w te towary, także tutaj to wszystko, o czym mówił Jakub, tutaj możemy u Ciebie tutaj w Prudniku nabyć, tak? No oczywiście, witam wszystkich hodowców. Dogadaliśmy się z Jakubem z firmy TJW z produktami, a jeszcze lepsze, dogadaliśmy tak, że jesteśmy też dystrybutorem w Polsce i możemy sprzedawać hurtowo na sklepy, także też wszystkich zapraszam. Mamy pełną gamę produktów, wszystkie granulaty mamy. Mamy tak samo tutaj na... Przepraszam, że przerwę, bo właśnie przypomnijmy, to są granulaty, które były stosowane przy karmieniu zwierząt, przy karmieniu gołębi. Tutaj widzimy, ja już widzę po kolorach worków i po ilościach, jakie ten, bo tam przypomnijmy sobie, Jakub nam tłumaczył właśnie, że są jedne opakowania mniejsze, większe. Przypomnijmy, te małe opakowania są 10-kilogramowe, a to duże jest kilogramowe 20. Czyli można sobie tutaj te produkty nabyć, zarówno i detalicznie, i hurtowo. Teraz co, idą tak, co idzie najbardziej? No ogólnie wszystkie idą, tak. Tak zaczęliśmy dopiero teraz, w tamtym roku zaczęliśmy od tego Adenostop młode. No i tak dużo zainteresowanie było, bardzo duże, i wzięliśmy całą gamę tych granulatów. No i też wzięliśmy wszystkie, całą gamę produktów. Teraz pokażemy, patrzmy, bo ja to specjalnie patrzę, bo tak patrzę, że ten Adenostop młode, też się zastanawiam, czy kupić, za chwilę będziemy mieli gołębie młode. Bardzo ważne jest, żeby właśnie, no choroba gołębi młodych to jest coś takiego, co spędza sens powiek wielu hodowcom. Powiedzmy teraz jeszcze, kupując taki worek, ile on kosztuje i jak należy go stosować? Przypomnijmy, bo nie, żeby ktoś nie popełnił błędu, że dało tylko 100%. Stosowanie jest takie, że można dawać 1/3 dawki do karmy. Do karmy. Czyli tak, jak dajemy karmy na przykład 30 deko, to do tego dajemy 10 dekogramów, 15 no, dekagramów tego granulatu. Produktu, granulatu, dobrze. Także tam przejdziemy jeszcze, jak jesteśmy w firmie TJW, to pokażmy, bo mamy, wtedy nam Jakub pokazywał właśnie te preparaty. No tutaj zobaczmy. Tutaj wszystkie produkty. Tu jest... Ceny detaliczne, jakie są, widzimy tutaj w sklepie, także ktoś tak do Prudnika przyjdzie, może to zobaczyć. Witaminę plus selen, aquamino, to są minerały, aquavit, B-complex, omega oil z węgorzy, jest aquacid zakwaszat, aquahol, to jest tonik wątrobowy, elektrolit jest w płynie i jest teraz nowość, jest elektrolit też w proszku. Czekaj, zobaczmy jeszcze, co wyróżnia te produkty, to jest jeszcze chyba to, że tutaj bardzo łatwo dozować wszystko, gdyż każdy zbiorniczek, to ta buteleczka jest wyposażona w ten taki podwójnego rodzaju, że tak powiem, wlot. Jeden, którym można wylać wszystko albo wlać, a drugi, że już jest od razu z dawką, jaką potrzebujemy, przygotowaną. Tak jest. Są, tu możemy powiedzieć następną firmą, którą też jesteśmy dystrybutorem i sprzedajemy hurtowo, jak i detalicznie, jest firma Columbex. Mamy też pełną gamę produktów, od wszystkich herbatek, kor, po... patrzmy, to są te produkty z firmy Columbex, tam z Opola, z Grudzickiej ulicy, od kolegi Jerzego Koźlika, znaczy właściwie Marcina Koźlika, już chyba teraz, bo Jerzy to się tak nie zajmuje tym chyba za bardzo. Ale popatrzmy, to są te wszystkie produkty. My dużo też o nich kiedyś w jednym filmie nam Marcin je prezentował. Z Karolem razem chyba nawet wtedy. Powiedzmy, że rodzinna firma. Rodzinna firma, tak. Żeby nie mówić dokładnie. A tutaj sobie możemy też tutaj w Prudniku te produkty nabyć. Tutaj dlaczego też w Prudniku? Bo tutaj ty masz chyba dużo gości, co przyjeżdżają też z drugiej strony granicy tutaj próbować. No tak, bardzo dużo Czechów i Słowaków. No bo to jest, powiedzmy, tutaj Trzybina, przejście graniczne to jest kilka kilometrów. No, ale tam nie kilka, parę kilometrów. No to tam będzie też 3-4, ale to nic. Dobrze, tutaj przejdźmy wtedy dalej. Oczywiście nie można zabraknąć w sklepie. Belgica Devert. Belgica Devert.
Pokażmy może, przypomnijmy, bo po ostatnim naszym tutaj filmie, kiedy na targach się spotkaliśmy, Henk de Wert nam pokazywał takie kropelki. Ty widzę, ty ich nie masz na półce. Mam w odwersce. Mam ja przyniosę. Ja w międzyczasie sobie tutaj popatrzę, co tu jest. Tak, że widzimy tutaj cała oferta firmy Belgica de Wert jest. Przejdziemy dalej też zobaczyć od razu. Mamy też produkty firmy Ropa B. To są te preparaty, które już wielokrotnie pokazywaliśmy. Oczywiście firmy Bax, firmy w, no, jak się nazywa? Jabłko Horn, ale jak ta ona się nazywa, ta firma? Wydex, właśnie, zapomniałem przez chwilę. Renfrida, oczywiście produkty firmy Prima. Także tu będzie, no i wszystkie rodzaje, różnego rodzaju akcesoria gołębiarskie, jakieś siodełka, ramki do cel, cele gotowe, całe tam w częściach, widzimy stoją, można sobie zamówić, siatka, no wszystko co potrzebne jest tam w sporcie gołębiarskim. A przypomnijmy, te kropelki, przypomnijmy jak się je stosuje i kiedy, bo to jest bardzo ważne. Tutaj było bardzo dużo pytań odnośnie, bo niektórzy nie zrozumieli wtedy, ale powiedzmy. Parakontrol, to się nazywa ten produkt, nazywa się Parakontrol Boost. Stosujemy go dwa razy w roku przed parowaniem, jak i przed sezonem lotowym. Jest to... Podajemy go tylko, co ciekawe, nie na żadną karmę, nic, tylko po prostu mamy tutaj, Henk nam wtedy pokazywał, właściwie Iwona pokazywała nam taką strzykaweczkę z końcówką. Jest dawkowanie 1 cm na jedną głębia, czyli 1 ml. Podajemy to bezpośrednio do wola. Tak, strzykaweczką, tam jest rureczka do tego. I jest to... Tak jakby zasiedlamy chyba odpowiednią fauną, florą bakteryjną. Tak jest, tak. I zapobiega właśnie tam salmonelli, tam różnym grzybom i bardzo dobrze działa na florę bakteryjną jelit. Bardzo dobrze to działa, nie? Czyli tak, z tych nowości to mamy tutaj, to widzieliśmy jeszcze za chwilę nam tutaj... Niedługo będą nowe produkty, nowa linia produktów Belgica de Wert, ale to jeszcze będzie z jakieś 2 miesiące, jeżeli wszystko będzie już dograne, także będziemy na pewno to nakręcać, pokażemy te produkty, jak się nazywają, jak wyglądają, jakie ilości, jakie ceny, także możemy, ja też czekam z niecierpliwością. Tutaj jest takich jeszcze nowości, bo tutaj zobaczyłem, jest jeszcze taki jeden preparat, którego nie widziałem za bardzo, pokażmy co to jest, Wonder Pigeon. Jest to włoska firma, też Wonder Pigeon, on bardzo, bardzo dobrze działa na też florę bakteryjną jelit. Dzięki temu produktowi o 20% nawet więcej jest lepsze wchłanianie pokarmu oraz wody i różnych minerałów, witamin. Jest to nowość, weszło to na rynek holenderski, belgijski. Teraz współpracą z kolegami tutaj z Polski też i z Włoch wprowadziłem to do swojego sklepu, ze względu na to, że też było dużo zapytań. Są małe butelki. A jak się to stosuje? Ale... To jest mała czy duża butelka? To jest mała. To zależy jaki okres, bo przez cały rok można podawać. Jest to w okresie rozrodczym, 2 ml na litr wody na przykład. Na pierzenie 2 ml, ogólnie to średnio 2 ml. Mogę to zobaczyć, sobie tak, opakowanie jest. To zawiera ile to jest? 200 ml? To jest 150. 150, tak. Dobra, widzimy, cena tego to jest taka 50 zł. Są też te większe, ale na razie próbujemy z tymi małymi. No, cena jest trochę duża i wtedy w momencie wiadomo, że nim ktoś się zdecyduje na taki duży zakup dużego opakowania za większe pieniądze, niech sobie najpierw lepiej przetestuje na miejscu. Są klienci, że sprowadzamy na zamówienie, tak. Są też litrowe, nie? No, oczywiście widzę tutaj też, jak ktoś ma koty, to może tutaj ma, że tak powiem, przyrząd do zaopatrzenia. Koty w jedzenie, tak żartuję, ale są, widzę, myszołapki. Te myszołapki są bardzo skuteczne, to widzieliśmy na filmie, tam w sklepie dla hodowców PL, tam było ich pełno, tam jeszcze się połapało tyle, że nie byłem w stanie policzyć, ale ten produkt rzeczywiście się bardzo dobrze sprzedaje, a o skuteczności jego nie świadczy fakt, że tam ci hodowcy, którzy kupują, to później jak się do nich przyjeżdża, to wiadomo, że tego specyficznego zapachu związanego z obecnością myszy nie ma, bo jak każdy wie, nie mamy kota, czy mamy problemy z myszami, to w gołębniku to raz, że śmierdzi, a to jest już tak powiedzmy efekt całkowicie uboczny, to już jest, że tak powiem, skutek całkowity dużej ilości myszy, bo ważniejsze jest to, że myszy chodząc po karmie, po gołębnikach, one zostawiają za sobą swoje odchody, mocz, kał, to powoduje, że bardzo źle to wpływa na zdrowie gołębi. O. Tak, no dobrze, co tu jeszcze możemy pokazać ciekawego? Co można pokazać? No, jest wszystko. Nie wiem, dziewczyny, które sprzedają to wszystko, ale to nie, to jeszcze popatrzmy oprócz tego, bo nie wspomnieliśmy, też mogą się tutaj też zaopatrzyć w akcesoria hodowcy. Osprzęt do karmienia małych ptaszków, tutaj mamy też dla nich Goldwingsa serię specjalną, tam nam właśnie pani Marcelina pokazywała różnego rodzaju właśnie te karmy, które mają w swojej ofercie, nie tylko właśnie dla gołębi, ale też dla małych ptaków, papug i no po prostu wszystkiego takiego, tego sprzętu latającego, nazwijmy tego, no nie to sprzętu, tylko zwierząt. Tak, tak jest. Dobrze. No to na razie chyba tyle, a zachęcamy wszystkich, żeby tutaj przyjechać sobie do próbnika. Bardzo łatwo tutaj trafić. Prężyńska to jest ciągle tam. Prężyńska 17. Nawet bliżej ciutkę niż ostatnio.
byliśmy, a tutaj jeszcze też powiedzmy, bo u Pawła tam widzieliśmy wtedy, kiedy miał sklep, dużo było takich ciekawych boksy różnego rodzaju i o to właśnie chcieliśmy powiedzieć, że tutaj Paweł stolarnie uruchamia i te wszystkie rzeczy jak kosze transportowe, cele, boksy specjalne takie, wszystko są też w ofercie. Pod wymiar wszystko teraz za 2 tygodnie ruszamy, gdyż uzbrajamy wszystko, nową stolarnię, sprzęt i będzie można sobie to wszystko po prostu pod zamówienie robić. Na pewno będzie na stronie internetowej i każdy będzie mógł zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze. Także życzymy powodzenia, a zachęcamy wszystkich do odwiedzania i strony internetowej, ale też najlepiej tutaj przyjechać, zobaczyć i porozmawiać, czy też nawet sobie z tej szerokiej oferty produktów, które sobie tutaj znajdują, coś dla siebie wybrać. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobrej nocy.